Panie prezydencie, obchodzicie ćwierćwiecze działalności Stowarzyszenia Producentów Płyt Drewnopochodnych w Polsce. Czym zajmujecie się obecnie? Jeżeli chodzi o działalność naszego stowarzyszenia, już ponad 20, w tej chwili 5 lat, oczywiście wykonujemy swoje zadania statutowe, ale z tych najważniejszych, które można wymienić, jest to kilka płaszczyzn naszego działania. Pierwsza rzecz to oczywiście zabezpieczenie naszych przedsiębiorstw w surowiec drzewny. Współpraca z lasami państwowymi, współpraca nad nowymi zasadami sprzedaży, nad podażą surowca. Tutaj cały czas współpracujemy. Jesteśmy członkiem, czy nasi członkowie są członkiem Komisji Leśno-Drzewnej i tutaj to jest ten element bardzo ważny, tak? Czyli zabezpieczenie naszych zakładów drewna. No. Jeżeli chodzi kolejne, to oczywiście promocja naszych fabryk, czyli poprzez udział w różnego rodzaju targach, prawda, promujemy nasze firmy, udział w różnego rodzaju przedsięwzięciach, wystawach, prawda, oczywiście współpraca z różnymi organizacjami też międzynarodowymi. Tak? Wspominałem tutaj już o EPF-ie, prawda, żeby tutaj też wspierać nasze przedsiębiorstwa, jeżeli chodzi o współpracę z Ministerstwem Rozwoju, Ministerstwem Budownictwa, prawda, Ministerstwem Ochrony Środowiska. To są te płaszczyzny, na których, prawda, nasi członkowie spotykają się bezpośrednio, prawda, z różnymi często problemami, które trzeba, prawda, rozwiązać. Monitorujemy akty prawne, które wychodzą do sporządzenia, zarządzania, tak, żeby nie zawsze one są korzystne dla naszych członków. W naszym stowarzyszeniu, prawda, również są stowarzyszone instytucje naukowe, czyli technologii drewna, prawda, z którymi bardzo mocno współpracujemy nad nowymi innowacyjnymi rozwiązaniami. Są też członkami uczelni, dwie wiodące, które dostarczają kadry do naszej branży, a więc SGGW w Warszawie, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Dzisiaj jest brak kadry inżynieryjno-technicznej, jak i tej średniej kadry dla zakładów naszej branży. I tutaj staramy się współpracować, rozmawiać, co zrobić, żeby te kadry trafiały do naszych przedsiębiorstw. A bez tych kadr trudno mówić o rozwoju, o wprowadzaniu innowacyjnych technologii. Tak pokrótce. Właśnie, jeżeli mówił Pan o rozwoju, Polska jest jednym z czołowych producentów płyt drewnopochodnych na świecie. W czołówce Europy oczywiście też, drugie miejsce. I powstają w tej chwili nowe inwestycje w Polsce. Dosyć duże, nowoczesne zakłady płyt drewnopochodnych. Jak ocenia Pan przyszłość branży płyt? Oceniam ją dobrze. Jest dobra perspektywa rozwoju. To, że powstają dwa nowe zakłady, pewnie wiadomo, wszyscy wiedzą, prawda, o które zakłady chodzą, to tylko znaczy, że jest duży potencjał, duże możliwości i duża szansa rozwoju dla rynku meblarskiego, jak i dla płyt drewnopochodnych. Jest oczywiście kwestia surowca, dostępu i tak dalej, ale jeżeli chodzi akurat tutaj o te fabryki, o których mówimy, to jest to surowiec, który myślę, że da się zbilansować. Także, tak jak mówię, fakt już powstawania nowych, potężnych fabryk świadczy o tym, że patrzymy spokojnie w przyszłość, że rynek meblarski mamy tak potężny, że jesteśmy w stanie zabezpieczyć potrzeby. Jesteśmy bardzo zaszczyceni, że powiedzmy było tylu gości, że jest współpraca, że ja dzisiaj powiedzmy obecność przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju odbieram jako chęć współpracy w zakresie, prawda, innowacji, wspierania technologii innowacyjnych. Także to jest bardzo pozytywne, co do tej pory różnie z tym nie bywało.